Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie Pasje Miasto, realizowany dla Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie. Dziś z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa do krainy muzyki. No i mam tutaj taką refleksję, bo tak, rockowców, bluesmenów, metalowców, punkowców w programie było co niemiara, natomiast no, muzyków klasycznych mamy w końcu filharmonię na przykład, ale jakoś ciężko mi do tej jaskini swojej zwabić tutaj tych wszystkich grających u nas, ale tym razem się udało. Proszę Państwa, zapraszam Państwa do krainy skrzypiec, dobrze mówię? Tak, zgadza się. Do krainy skrzypiec. Z prawdziwą przyjemnością gościem moim i Państwa Paulina Kula. Dzień dobry, dzień dobry, Paulinko. Zanim w ogóle o tych skrzypcach i o tej muzyce klasycznej, to no, cykl rządzi się swoimi prawami. Częstochowianka? Tak, jestem częstochowianką z urodzenia, chociaż moi rodzice pochodzą jakby z okolic Częstochowy, tam mieszkałam jako dziecko, ale właściwie od 4 roku życia już w Częstochowie. A z jakich okolic? Z Mykanowa konkretnie, Mykanów. Tak. To przed Mstowem, tak? Nie. Mykanów, którą to jest stronę? Północ. Okej. Powiedz mi to, że masz jakąś wiedzę dotyczącą swoich przodków? Chodzi mi o to, czy to, wiesz, było tak, że to jest obciążenie dziedziczne, że ty muzyką się zajęłaś? Nikt się na pewno nie zajmował muzyką profesjonalnie w mojej rodzinie. Raczej jakby jestem taką pierwszą osobą, która się tym zajmuje zawodowo, aczkolwiek rodzina była zawsze bardzo muzykalna, można tak powiedzieć, tak? Mój tata gra tak amatorsko na gitarze, gdzieś tam śpiewał, wszelkie jakieś imprezy rodzinne były zawsze takie ograne, ośpiewane, także tego było dosyć dużo, chociaż no nikt jakby, no nie wiem, nie czytał nut, nie zajmował się tym zawodowo, ale faktycznie dużo tej muzyki było. To jest tak, że jeżeli byśmy zapytali o korzenie, to czym się zajmowali twoi przodkowie, wiesz? Wiem jedynie do dziadka, tak? No. Dziadek miał zakład ślusarski, tak? Ślusarzem tak? był. Później się to przerodziło w zakład produkcji chyba wózków dziecięcych, tak? I tak dalej, to Częstochowa słynie tutaj ten region. Więc to było to. Jeżeli chodzi o edukację muzyczną, to było tak, jak Pan Bóg przykazał? Tak jak Pan Bóg. Szkoła muzyczna. Szkoła muzyczna od 7 roku życia. Najpierw pierwszy stopień, czyli taka podstawowa szkoła, później drugi stopień, czyli średnia szkoła, czyli w sumie 12 lat w szkole muzycznej i później studia na Akademii Muzycznej. Gdzie? Studiowałam w Katowicach. Szymanowskiego, z tym, że studiowałam tam dwa kierunki. Najpierw zaczęłam skrzypce, czyli typowo taki instrumentalny kierunek. Po roku zaczęłam też drugi kierunek, teorię muzyki. Też go skończyłam, jakby też 5-letnie studia. Teoria muzyki, To jest wszystko to, co jest jakby wokół wykonawstwa, wokół twórczości. Wiedza o kompozytorach, o gatunkach muzycznych, o formach. No dobrze, ale jakbyśmy, wiesz, bo teraz to jest taki czas, ja pamiętam, to dawno, dawno temu, że wszyscy szli na marketing i zażądanie, bo potem będzie praca. Jeżeli chodzi o skrzypce, no to wiadomo, kończysz akademię i aplikujesz do jakiejś tam filharmonii czy gdzieś, że no bo masz ten papier, że jesteś, prawda, wykształconą. A jeżeli chodzi o teorię muzyki, to co, to jest co, szkoła? Też, tak. Można uczyć w szkole jak najbardziej, no i obsługiwać różnego rodzaju instytucje kultury właśnie pod kątem, nie wiem, promocji. Czasem prowadzę koncerty, tak? Czyli wprowadzam słuchaczy w to, co będzie za chwilę, tak? Czyli na tej zasadzie. W całej tej twojej długiej edukacji, bo 12 lat szkoły, ile? 5 lat studiów? Tak, razem z tym drugim kierunkiem właśnie 6, tak? 6, no, czyli kurczę, 18 lat. Tak. 18 lat. Przez te 18 lat był ktoś taki ważny dla ciebie, o kim chciałabyś wspomnieć, jeżeli chodzi o pedagogów? Nie było jednej takiej osoby, to na pewno nie. To jest jakby, wydaje mi się, proces, przez który się przechodzi i spotyka się wiele osób na tej drodze, że nie sposób jakby jedną jakoś wyróżnić, mam wrażenie. To dobrze, no bo tak powiesz, jedna to druga się obrazi, jak to ja całe serce jej oddałem, a ona o mnie nie wspomniała. Tak.
Pozdrawiamy całe grono pedagogiczne, które miało przyjemność z Paulinką pracować. Jeżeli oglądacie ten program, no to szapoba, dziękujemy za edukację. Pytanie z natury wścibskich. Mhm. Czy tobie udaje się żyć z muzyki? Pytasz, czy pracowałam kiedykolwiek w innym... No, czy no miałam jakąś inną pracę? Znaczy, albo czy masz, czy musisz iść na kompromis, żeby zapłacić rachunki, czy jednak tylko muzyka, granie i to daje ci chleb? Nie pracowałam nigdy w innym jakby miejscu, ale moją taką podstawową pracą jest praca w szkole muzycznej, którą sama kończyłam, tak? Czyli te 12 lat szkoły. Czyli wróciłaś. Tak, właściwie no, nie aplikowałam, tak jak mówiłeś, tylko szkoła sama do mnie zadzwoniła i jeszcze jako studentka piątego roku chyba dojeżdżałam dwa razy w tygodniu, później już zaproponowano mi jako cały etat, więc jestem praktycznie od zakończenia studiów jestem nauczycielem w szkole, którą sama kończyłam, co było dziwne na początku, żeby zacząć pracę właśnie z tymi nauczycielami, którzy mnie uczyli, ale z czasem się można z tym oswoić. Także nie, to jest mój etat. Dodatkowo mam jakieś swoje działania, typu właśnie prowadzenie koncertów, mam swój kwartet smyczkowy, z którym czasem coś tam robimy, koncertujemy. No i jestem takim wolnym strzelcem, tak? Odbiorę czasem telefon od kogoś, mogę, nie mogę, jadę, zagram. Jakby decyduję sobie sama o tym, ale taką moją bazą jest ten etat. No tak, czyli w państwowej jak to instytucji. Czyli jak to mówią, plecy masz zabezpieczone. Tak jest, czyli dokładnie tak. Co by się nie działo, czy te zlecenia będą, czy nie, no to przynajmniej ta pensja raz z miesiąca wpływa. Tak jest. No to gratuluję, to jest bajka pozycja. Tak. Szczególnie dla artysty, muzyka, gdzie wiesz... Tak mi się wydaje. Zwłaszcza, że też w szkole ma się wpływ na swój grafik tak naprawdę, jak te zajęcia będą wyglądały, więc to jest naprawdę bardzo rozumiem, komfortowe. Że klasa skrzypiec. Klasa skrzypiec, no i też zajęcia z tej teorii muzyki. No ja tak, tam no. konkretnie prowadzę przedmiot historia muzyki, czyli nauka o kompozytorach różnych i tak dalej. Ale to trudny przedmiot, bo przygotowuję też do matury, jeśli ktoś chce iść dalej, tak? Ja bym chciał zapytać o taką jedną rzecz, no bo wiadomo, przychodzą te dzieci, no ty sama to przerabiałaś, nie? Do tej szkoły muzycznej, wiadomo, że człowiek się rozwija, z roku na rok się zmienia, dojrzewa i tak dalej. I na przykład, no wybierasz się instrument, prawda? No i teraz pytam ciebie jako pedagoga. Ktoś kończy szkołę podstawową muzyczną, i ty widzisz ewidentnie, że z niej albo z niego skrzypka nie będzie. Że jednak te 5 lat, czy tam ileś tej podstawówki spowodowało, że no, ten wybór był zły. No i co? I co wtedy? No, ja mówi myślę, się, że zmieni instrument? Czy... Tak, można tak. Ja myślę, że kwestia takiej otwartej komunikacji jest tutaj bardzo istotna, żeby każdy miał świadomość tego, z czym się mierzy i o co tutaj chodzi, no bo szkoła już tak, ta późniejsza, ta drugiego stopnia, ona jest nastawiona już tak zawodowo, mocno. Tak. Czyli tam już powinniści, którzy jakby wiążą z tym niejako swoją zawodową przyszłość. Czasem jest tak, że ktoś tego nie wie jeszcze, tak, w tej szóstej klasie. Ja mogę zasugerować, że raczej czuję, że nie w tę stronę, no ale ja nie mogę nikogo zmusić do rezygnacji, czy do pójścia gdzieś, czy do zmiany instrumentu i tak dalej, nie? Miałam paru takich uczniów, z którymi się ze łzami w oczach też pożegnaliśmy jednak w szóstej klasie i chociaż mogliby iść dalej, ale no czuli, że za duże obciążenie to jest, że chcą robić coś innego. I... No a powiedz mi tak proporcjonalnie, jeżeli na przykład szkołę podstawową kończy 100 osób, hipotetycznie, no bo ten to do drugiego stopnia ile decyduje się dalej? Nie, trudno mi powiedzieć teraz tak w liczbach. 30, 40? No, połowę odpada? No myślę, że tak. Po pierwszym stopniu? I dobrze, no bo to też jakaś selekcja. Oczywiście. No, ale wracając też do tych osób, na przykład, które rezygnują, ostatecznie jakby cieszą się z tego, bo mogą się poświęcić czemuś innemu, a to, co potrafią, no to już jest ich, tak? Nikt im tego nie zabierze. Czy idą raczej w śpiewanie później, ale mają ten instrument zawsze. Słuchaj, ten kwartet smyczkowy, on się jakoś nazywa? Częstochowski kwartet smyczkowy. O, pięknie! Tak, to jakaś taka pandemiczna nasz pomysł, kiedy jakby nic się nie działo i mieliśmy czas, żeby, nie wiem, pomyśleć, przygotować, jakieś nagrania zrobić i tak dalej.
I to jest rozumiem, taka... że on się składa z tak, zawodowych muzyków. Tak, takich. Tak, tak. Wojtek Rot, to pewnie znasz. Tak, go. Był u mnie. Martyna Susek na altówce, no i Marta Kotaszewska na wiolonczeli. Mhm. Więc to są osoby, z którymi ja chodziłam do szkoły, znamy się 100 lat. Aha, po prostu. O ja, tak, to nie grałam, złapaczka. Tak, graliśmy. No ale to jest, pomina tak, że no nie wiem, dzwoni do ciebie jakaś tam gwiazda, czy ktoś i mówi, że potrzebuje kwartet na koncert? Ty w ogóle wiesz, jak? No bo ja tu słyszałem, że z Turnałem występowałaś. A to akurat to w ogóle inny skład, to nie to. Nie to, to nie to. To na przykład akurat ten koncert, no to te moje kontakty z Akademii w Katowicach, tak? Ktoś do mnie zadzwonił, że potrzebuje kogoś na zastępstwo, czy mogę, jasne, przyjadę, jestem. Zasadzie. Na tej zasadzie, tak? Więc to był ten ostatni koncert, że rozrywkowy, tak? Że rozrywkowy band i smyczki. Natomiast tutaj ten nasz kwartet raczej się skupiamy na takiej lokalnej działalności, czyli nie wiem, powysyłaliśmy oferty do różnych domów kultury i na przykład dzwoni pani z domu kultury, że potrzebują jakiś występ na przykład na 11 listopada, żeby im zrobić koncert muzyki polskiej, tak? No to bardzo proszę, jesteśmy, gramy, prawda? W taki sposób, lokalnie, raczej tutaj na miejscu. Gotujesz? Trochę, tak, no muszę, muszę. Mam swoją rodzinę, więc jakby też... A co najlepiej robić, gotować. Ja lubię włoską kuchnię, czyli takie wszystkie makarony, sosy, bolognese, pizzę i tak dalej, oczywiście. Tak jest. Mam swoje popisowe ciasta też, sernik i szarlotka. Więcej nie zrobię, ale to jest. Czyli rozumiem, że też jeżeli chodzi o konsumpcję, to kuchnia włoska ci pasuje. Muzyczkę zapytam o muzykę, no bo jest tak, że ta muzyka klasyczna, no to raz od strony teorii, dwa od strony praktyki jest znana, ale słuchasz czegoś innego też czasami? Tak, dużo, bardzo dużo. Dużo, szerokie. Oczywiście, tak. To ale to jest... też na przykład tą mocną rockową muzykę? Nie. Ja lubię taką delikatną muzykę. Aha. Właśnie poezję śpiewaną, Norry Jones, takie delikatniejsze rzeczy. Jack Brel. Tak jest. Dobrze. Masz jakiegoś ulubionego kompozytora? Nie mam jednego ulubionego. Mam swoje ulubione utwory z niektórych. No to takie najbardziej O matko, teraz, że takich, co sobie lubię po prostu posłuchać. No. O matko, to zaskoczenie. Bo trudno mi teraz tak, powiedzieć. Bardzo. Tak. Mogę polecić tak do posłuchania i dla ciebie, i dla wszystkich. Myślę, że to jest utwór, który każdemu przypadnie do gustu. Johannesa Brahmsa, trzecia symfonia, część trzecia. Proszę bardzo. Johannes Brahms, trzecia symfonia, część trzecia. Proszę Państwa, jak kończycie oglądać, od razu odpalajcie Spotify'a, czy ten i żeby nie uciekło. Dobrze. Jest czas na czytanie książek? Tak, jak najbardziej. Tak? Bardzo lubię. A jeżeli byśmy mieli powiedzieć, to co, to są kryminały, fantastyka? Kryminały to jest... też, ja bardzo lubię szwedzkie kryminały, takiej pisarki Emily Lagberry, ona się, cała jest taka seria, no to są takie szwedzkie kryminały. Mhm. Ale też lubię literaturę psychologiczną bardzo. Aha. Ale co, tak żeby się doszkolić, czy żeby trochę zrozumieć? Trochę tak właśnie pod kątem relacji, budowania, też jako pedagog, prawda? Szkoli taka książka, która jakoś tak bardzo mocno zmieniła moje postrzeganie, to właściwie dwie. Człowiek w poszukiwaniu sensu, to jest doktora Frankla, i Co ci się przydarzyło, to jest taka książka z Ofrą Winfrey napisana, taki wywiad Ofry z takim znanym psychiatrą, więc bardzo polecam. Tak? Ale to już takie grube klimaty, to już jak ktoś lubi. Film był jakiś taki? Film, jeden ulubiony. Paulina, poleć mi jakiś film, żebym sobie dzisiaj obejrzał. To jest taka seria trzech filmów. Przed wschodem słońca, przed zachodem słońca i przed północą. Ethan Hawke i Julie Delpy. To jest taka, to jest taki film właściwie, w którym się nie dzieje nic poza dialogiem tych dwóch osób. Są przepiękne te filmy. Polecam serdecznie. Proszę. Dobrze. Kuchnia była, muzyka była, film był, literatura była. Dobrze. No to to pytanie już tak na koniec właśnie musi. Jaki jest twój stosunek do Częstochowy? Mm-hmm. Jak ty postrzegasz to miasto? To złożona kwestia. No jestem stąd, tak? To jest mój dom. Jakby czuję się tutaj swobodnie, komfortowo, znam każdy kąt, mam tutaj rodzinę całą, tak? Jakby to jest jakieś tam moje miejsce.
I wydaje mi się, że Częstochowa jest miastem dobrym do życia, takiego na co dzień, rodzinnego, mhm. tak? Że jest odpowiedniej wielkości, nie stoimy w korkach, a wszystko, czego potrzebujemy, mamy. No ale jest to małe miasto, tak powiatowe, nie dzieje się tutaj jakoś tak bardzo dużo, brakuje mhm. czasem jakiegoś takiego powiewu, jakiejś inspiracji, jakiejś świeżości, więc na to jeżdżę gdzieś dalej. No to tak sobie myślę o tym, że Częstochowa to jest dom, no ale jak się z tego domu nigdy nie wychodzi, no to też niedobrze, prawda? Tak, tak. Więc czasem sobie trzeba jechać do Krakowa na koncert, do Katowic, do Łodzi, do Warszawy, za granicę, coś zobaczyć, tak? Że mhm. jakby... Czyli fajnie jako baza, fajnie jako baza. Natomiast tak. Żeby to tu... To z tym kwartetem smyczkowym ciężki kawałek chleba. Ale właśnie my nie traktujemy tego ja jako wiem, naszą wiem, taką... Wiem. To jest nasz dodatek co i przyjemność. Innego, wiesz, tak. Co innego jak robisz to dla przyjemności tak. i nie patrzysz, Boże, ile ja zarobię czy nie zarobię, mhm. tylko świetnie, że się spotkamy i pogramy. Dokładnie, bardziej o to niż czy będzie ten koncert czy nie, czy będę miała na prąd czy nie, mhm. więc dobrze. No fajnie. Czego życzę Ci już tak na koniec? Mnie? Tobie oczywiście. O matko. Znaczy zdrowia, to wiadomo, no, dla Ciebie i dla całej Mnie? Twojej rodziny, ale tak poza tym standardowym zdrowiem, to... Trudne pytanie. Myślę, że takiej wytrwałości, bo przychodzą kryzysy czasem i to myślę, że każdy to powie, tak? Tak. Który to robi i czasem ma się ochotę tym wszystkim po prostu rzucić, iść do korpo i po prostu po 8 godzinach tak. mieć święty spokój. Ale przychodzą takie momenty, że czasem myślę sobie, że no warto, że to jest fajne i żeby o tym myśleć i tego się trzymać, żeby to były takie punkty po prostu zaczepienia. Paulinko, to ja życzę zdrowia i życzę jak największej satysfakcji z tego, co się robi i samych cudownych dni. Mm-hmm. No i cóż ja mogę powiedzieć, proszę Państwa, skrzypaczka. Tam skrzypaczka to jest jedno, ale teoria muzyki, dwa fakultety, 18 lat edukacji związanej z muzyką, ze skrzypcami też, głównie, przede wszystkim. Skąd wyszła, tam wróciła, no bo absolwentka Częstochowskiej Szkoły Muzycznej, obecnie pedagog, uwielbia kuchnię włoską, literaturę, kryminały szwedzkie i muszę Wam powiedzieć, że bardzo sympatyczna, miła babeczka. Jeżeli ktoś by w ogóle chciał kontakt złapać do Pauliny, to jest na Facebooku, tak jest. Prawda? Wpisujemy Paulina Kula i jakbyście chcieli na przykład zaprosić jej kwartet smyczkowy na, nie wiem, 18 albo 80. Na dzień babci czy dzień mamy na pewno przyjedzie, gwarantuję. Bardzo dziękuję, dziękuję Paulinko. Bardzo było miło. I machamy to. Trzymajcie się, ludziska. Pozdrawiamy Was. Pa, pa.